Cześć, witajcie. Dzisiaj jadę na poszukiwania, moje ulubione miejsce, a po drodze zajechałem pochwalić się Wam wyjątkowym miejscem. Za mną w tle widzicie średniowieczne ruiny zamku znajdującego się w miejscowości Szymbark w powiecie iławskim. Włączyłem kamerę, żeby pokazać Wam, przez jakie krzaki muszę się przedostać. Nie mam innego wyjścia. Będę musiał się trochę też wspomóc wykrywaczem metali, bo inaczej nie przedostanę się na drugą stronę. Jakoś utoruję sobie drogę i przejdę tam. Udało mi się przedrzeć przez te krzaki. Dotarłem już na pole, na którym będę prowadził poszukiwania. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest to taka dolinka tuż nad rozlewiskiem, nad starym ciekiem wodnym, a za nami są linie energetyczne, które będą trochę utrudniały nam pracę, bo wykrywacz może się wzbudzać. A dzisiaj będę przeszukiwał te oto wszystkie zejścia w dół do tego cieku wodnego. To jest moim zadaniem na dzisiaj. Do dzisiejszych poszukiwań wziąłem Golden Mask Pro 18 z ceweczką 9,5 cala Fighter S, no i do kopania Fiskars niezniszczalny szpadel. Sygnał pewny i było dosyć głęboko, natomiast nic mnie nie zaskoczyło. Okazało się, że to buteleczka po lekarstwach z tym wieczkiem aluminiowym. Wykrywacze kochają aluminium i sygnały są pewne, mocne, nie do ominięcia. Trzeba to kopnąć. No i kopnęliśmy, no i jest buteleczka. Sygnał mocny, natomiast tym razem to kolega drucik. Fragment dłuższego kawałka drutu. Sygnał pewny, nie do ominięcia. Waliło w cewę jak nic. Pewny sygnał, gdzie on jest, gdzieś pewnie w tym miejscu. Kopniemy sobie, wezmę łopatkę i przerzucimy to. Gdzie ten sygnał? I a, patrzcie, jak się przy wysypanym piasku ułożyła moneta. Widzicie ją? Tutaj. I to coś ciekawego. To będzie... Nie widzę, co to dokładnie. Ale w pięknym stanie. A, solidek. Solid Civitat Horn. Szeląg toruński. Pięknie. Ładnie, ładnie. Nie wiem, czy go widać ładnie. Ale przyostrzy kamera, GoPro nie przyostrzy. 1760 któryś rocznik, dokładnie nie widzę daty, ale płyciutko było, bo sygnał był pewien. Praktycznie wysypałem ten urobek i moneta trafiła na zewnątrz. A że tu jest piasek, zobaczcie, to te monety są tutaj w bardzo dobrym stanie. Stąd też to jedna z moich ulubionych miejscówek, bo jak coś tu wyjdzie, to naprawdę w ładnych stanach.
Cieszę się z pierwszej monety, z tego szeląszka. Natomiast moje poszukiwania nie są tutaj przypadkowe. Wszędzie, gdzie był ciek wodny, gdzie był dostęp do wody, zawsze był człowiek. Jak był człowiek, to gubił. To, co miał, to gubił. Monety, guziki, ozdoby, czy inne rzeczy, które posiadał przy sobie. Także pamiętajcie, jesteście przy cieku wodnym, zawsze obszukajcie to miejsce. Kolejny mocny sygnał. Podkopiemy, zobaczymy co to. O, nawet nie trzeba podkopywać, bo ukazała nam się łuska. Co to za łuska? Zbita spłonka, ale nie widzę. Nie widzę. Słaby wzrok, mam coś. Pewny sygnał, szybki. Spodziewałbym się tu jakiejś monety, no ale zobaczymy co to będzie. Co to będzie? Gdzieś jest tutaj. Mam to w ręcach. Zobaczymy, co to będzie. Nie widzę. Jest tutaj. Zobaczcie, ładny guzik, sygnał pewny. Dźwięk jak skałosznikowa, jak przemiatałem. Tego typu dźwięk to jest właśnie taki drobny guzik albo jakąś drobną monetkę. Tak sygnalizuje to Golden Mask 4 Pro 18. No, widać nominał 10, natomiast co to jest, to ciężko mi powiedzieć. Może to być srebrna moneta w takiej dziwnej patynie. Cholera wie. Może jak się podczyści, to coś nam się pokaże. No ale jest i druga moneta z tego pola. Pięknie. Sygnał do kopania. Zobaczymy, co to jest. Co to jest? Co tym razem? A, znowu się odkryła nam aluminiowa nakładka na butelkę po szczepionce. Tym razem buteleczka stłuczona. Jest sama nakładeczka. Kolejny pewny sygnał. Nie pokazuję wam monitora, bo pracuję na analogu. Tam nic na ekranie się nie wyświetla. Natomiast jest tutaj fragment naparstka. Fragment. Bardzo dużo spotyka się naparstków na polach. Kiedyś często zastanawiałem się, co one robią na polach. Przecież naparstki powinny być w domu, no bo zabiegi krawieckie, zwykłe szycia przy użyciu naparstka raczej odbywały się w domu. Natomiast wyczytałem kiedyś w literaturze i zgłębiłem temat. Dawniej charakter prac rolnych był taki, że to całe rodziny wybierały się na pole, spędzały tam całe dnie. Mężczyźni, kobiety, dzieci. Mężczyźni uprawiali rolę, natomiast kobiety zabierały ze sobą wszelkiego rodzaju prace domowe, w tym między innymi szycie czy jakieś haftowanie drobnych rzeczy. No i stąd też znajdujemy na polach naparstki, bo najzwyczajniej zostały zawsze pogubione. Jakiś okrągły stalowy element, prawdopodobnie od łańcucha, walił jak nic. Zobaczcie. Słychać inny dźwięk przerywany, czyli przedmiot stalowy.
I kolejny drut mosiężny lub miedziany. Jest tutaj tego sporo. Jest sygnałek. Zobaczymy, co to. Tutaj się gdzieś ukryło nam to. Jest w ręcach. Zobaczymy, co to tym razem. Co to tym razem? Kawałek ołowiu. Sygnał też pewny, nie do ominięcia. I kolejny kapselek od wódki, tym razem głęboko był. Widzicie go? Tutaj jest na łopacie. Ja pracuję w Golden Masku 4x18 na manualnej dyskryminacji. Chciałem wam pokazać jeden przykład. Zobaczcie, na manualu ten wykrywacz łapie wszystkie niuanse. O. To na pewno słyszycie. W momencie, kiedy zmienimy funkcję manualną na auto, już nie występują takie zakłócenia. Także w miejscu, gdzie występują jakieś dziwne anomalie, wykrywacz się wzbudza, czy też jest dużo tak zwanych gorących kamieni, wystarczy, że przełączycie z funkcji manualnej wykrywacz w tryb automatyczny. Wtedy Golden Mask 4 staje się o wiele cichszy i bardziej stabilny. Sprawdzałem taki lej głęboki po orce. Tu nie było w środku nic, natomiast jest to sygnał ewidentnie na skarpie. Zobaczymy sobie na żywo, co to jest. Co to jest? Jeszcze gdzieś tutaj. Mam to już w ręcach. Zobaczymy, co to jest. Ja już to widzę. Zdziwiłem się, myślałem, że to jest ten element, natomiast to jest gdzieś jeszcze tutaj, w tym sypanym piasku. Gdzieś będzie. Tutaj mamy to, zobaczymy. Mam to pod palcem. Kawałek blaszki. O! Kawałek blaszki. Nie, to jest jakiś odlew, łańcuszek był, zobaczcie, bo widać Jezusa. A żebyście wiedzieli, jak mnie pieką nogi w środku. Wewnątrz takie czuję pulsowanie i takie palenie, jakby ktoś mnie wrzątkiem polał. Pewnie wystąpił u mnie jakiś odczyn alergiczny przez te wejście w te wszystkie zielicha, krzaki, które doprowadzały mnie tutaj na pole. No i pomału będę musiał kończyć, bo nie da rady. Naprawdę pieczenie niesamowite. Schodziłem już z pola, jeszcze z włączonym wykrywaczem. No a tutaj sygnał. Myślałem, że moneta. A to denko od łuski myśliwskiej, łuski Elektra. Dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmiku. Zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco z wydarzeniami, które będą pojawiały się na moim kanale.